Święta będą rodzinne, będzie towarzyszyć wnuczka? Tak, tak, bardzo, bardzo rodzinne święta. Nie wiem, czy wnuczka. Byliśmy u wnuczki tydzień temu, właśnie z żoną i synem na Mikołajki. Zobaczymy, czy pewnie poczekamy troszeczkę na cieplejsze dni, na wiosnę i odwiedzi nas na wiosnę. Ale ja bardzo często odwiedzam, jak jadę na koncert gdzieś tam w Polskę. Akurat Ewelina i Laura mieszkają w centralnej Polsce, okolice Konina. Tak powiedzmy, czy jadę czy nad morzem, czy jadę na koncert do Poznania, to zawsze chętnie wpadam tam na kilka godzin, czy ewentualnie wracając z koncertów zajeżdżam. No i fajnie, cały czas kontakt utrzymujemy. A jest tak, że na przykład rozmawia pan z synem, żeby jednak spróbował uratować to małżeństwo? Ja w te sprawy się nie wtrącam. Syn też próbuje odwiedzać, jeździć i Ewelinę odwiedza i Laurkę. Piękna dziewczynka, także. A ja w te sprawy takie rodzinne i to się nie wtrącam. No dobrze, a czy rozmawiał pan z synem po tym, jak pojawiły się jego komentarze? To są jego sprawy. Ja mówię, ja na te tematy nie rozmawiam.